Siemanko ludziska, z tej strony Matsu, witam was w kolejnym odcinku z przebudowy zagranicznego klubu. Tym razem znajdujemy się w Arabii Saudyjskiej, żeby przebudować zespół Al Nassr, który w sezonie 22-23 w lidze, pomimo wielkich oczekiwań, zajął dopiero drugie miejsce, wyprzedzony przez Al Ittihad. Mamy Ronaldo, mamy choćby Mané, mamy Brozowicia, mamy naprawdę fantastyczny skład i w tym roku mistrzostwo jest naszym obowiązkiem. Nie może być po prostu inaczej. Jeśli chodzi o taktykę, to wybieramy grę skrzydłami. Trzeba dostarczać piłkę Ronaldo, on już będzie wiedział, co z nią zrobić. Choćby tutaj też trenera mamy Mané, ale spokojnie, na boisku również będzie, nie tylko tutaj będzie trenował. A jeśli chodzi o to, ilu mogliśmy zatrudnić, tak jak widzicie, dość sporo. No ale my się tutaj głównie skupiamy na tym, jaki mamy podstawowy skład. No bo gdy popatrzymy na naszych, nazwijmy to, piłkarzy ze starego kontynentu, którzy zostali pozyskani, no to wygląda to wszystko fenomenalnie. No i teraz chyba, jeśli będziemy kogoś chcieli pozyskiwać, to tylko piłkarzy z Arabii Saudyjskiej. Było już lepszych piłkarzy ze starego kontynentu, czy to Europejczyków, czy piłkarzy z innych kontynentów, raczej nie pozyskamy. Mamy 60 milionów budżetu, na pewno tego wszystkiego nie wykorzystamy. Gracze z Arabii Saudyjskiej, no nie są tacy drodzy. Potrzebowalibyśmy, myślę, nowego bramkarza. Przydałby się ktoś na środek obrony. Lewa obrona też u nas nie wygląda, jeśli chodzi o piłkarzy z Arabii Saudyjskiej ekskluzywnie, więc kupujemy. Na start Al-Owasi, Al-Owais za 900 tysięcy z Al-Hilal. Mam nadzieję, że to będzie dobry transfer. Następnie Sharahili za ponad 5 milionów, no to już musieliśmy za Ahmeda dać zdecydowanie więcej. I następnie Al Harbi, 2,5 miliona, zamienia Al Shabab na Al Nassr. I myślę, że Mutebowi to wyjdzie na dobre. Turniej przedsezonowy wygrany, no ale z takim składem i z takimi oczekiwaniami inaczej być nie mogło. Musieliśmy dać z siebie wszystko i zwyciężyć. No i dostaliśmy trochę pieniędzy, chociaż w naszym budżecie, no nie robi to wielkiej różnicy. I tak wygląda nasz podstawowy skład przed pierwszą kolejką ligową. No tutaj mamy piłkarzy, nazwijmy to, spoza Arabii Saudyjskiej. Całkiem sporo, ale jeszcze bez przesady też mamy piłkarzy z Arabii. I myślę, że też będą ważną częścią naszego zespołu w pierwszej kolejce. Mamy rywala takiego przeciętnego Al-Rad. Miejmy nadzieję, że uda się ich pokonać. Normalna symulacja po zwycięstwo. Rzut rożny centra i bramka Ronaldo otwiera strzelanie w tym sezonie. 38 minuta i pierwsza bramka portugalskiego gwiazdora. Ale nasi rywale się nie poddają. Zespołowa akcja, 1-1. Karim El-Bekai pokonał naszego bramkarza. No i to spotkanie zaczyna się od nowa. No z tymi niektórymi nazwiskami na pewno będę miał tutaj problemy. Jeszcze ostatnia akcja tego meczu, centra i bramkarz przechwytuje piłkę. I to spotkanie kończy się podziałem punktów. Fatalny start. No i tutaj, jak widzicie, azjatycka Liga Mistrzów. No tutaj można zobaczyć, że faza grupowa, no tak odbyć się odbyła, no ale tak bez spotkań. Jeśli chodzi o ćwierćfinały, to wylasowaliśmy Wuhan Three Towns. No tutaj nasz skład wygląda odrobinę inaczej, bo można mieć mniej piłkarzy spoza Azji, więc w miejsce Laporta wskoczył Al Amri. No i w pierwszym spotkaniu wygrywamy 3-1 w meczu wyjazdowym. Zostaje nam rewanż przed własną publicznością 2-2, ale tyle spokojnie wystarcza do awansu do półfinału azjatyckiej Ligi Mistrzów. Dalej gra również Al Ittihad, Shanghai Port, Al Shabab, a naszym rywalem będzie... Zobaczmy kto. Al Ittihad. Mecz na szczycie. Alexander Arnold do Real Madrid, Gavi do Chelsea i Sané do Newcastle United. To się dzieje w Europie. U nas, my się skupiliśmy teraz na transferach piłkarzy z Arabii Saudyjskiej, bo już transferów z Europy w prawdziwym życiu było wystarczająco. Porażka z Al Ittihad w meczu wyjazdowym. Oj, drużyna Benzemy nas może nie powstrzyma nas. Tak jest, 3-1 w rewanżu. Udaje się Al Nassr awansować do wielkiego finału azjatyckiej Ligi Mistrzów, gdzie zagramy z Shanghai Port, które pokonało w półfinale Al Shabab. I ten finał odbędzie się 28 października. Zobaczmy zatem raport przedmeczowy przed starciem z naszym chińskim oponentem. Prawdopodobny skład, koncepcja taktyczna. Mamy lepszy skład. Mamy wszystko. Pokażmy to na boisku, że to do nas musi należeć azjatycka Liga Mistrzów. No i piłka jest w polu karnym, 1-0. Pięknie Mané to wykończył. 34 minuta i Al Nassr na prowadzeniu. No i dokonujemy zmian, żeby też rezerwowi mogli pokazać, co potrafią na boisku. No i jak widzimy, nasi rywale atakują, piłka w polu karnym, gol, niestety bramka. Xuxin zdobywa bramkę, 67 minuta i to spotkanie zaczyna się od nowa. Ale my chcemy szybko ponownie wyjść na prowadzenie. Rozgrywamy to bardzo spokojnie. I bramka, tak jest. Al-Sulaihim zdobywa bramkę i daje nam ponownie prowadzenie. No ale Szanghaj się nie poddaje. Mają piłkę i mają bramkę. Vargas dobrze to wykończył, 81 minuta i w tym spotkaniu śmierdzi dogrywką. Wznawiamy jednak grę od środka. Możemy to dobrze rozegrać i wtedy nie będzie problemu, znów wyjdziemy na prowadzenie. I tak się może stać, gol. Ponownie nasz piłkarz z Arabii Saudyjskiej w 85 minucie.
trafę do bramki. No i jeszcze ostatnia akcja tego spotkania. Czy podwyższymy na 4-2, przetrzymujemy piłkę. Jeszcze Ronaldo ją zostawia, blokują go. Czy go zablokują? Nie, tym razem bramkarz. Ostatnia akcja i ostatni chwyt i jest, udaje się, 3-2 dla Al Nassr. Zwyciężamy w azjatyckiej lidze mistrzów, pokonując drużynę z Szanghaju w wielkim finale. Sadio Mane królem strzelców, 4 bramki w 5 meczach. Jeśli chodzi o najlepszego asystenta, kto nim będzie? Cristiano. 3 asysty w 5 meczach, a w czystych kątach max 1 i to nie wśród naszych bramkarzy. No i trzecie miejsce po 10 kolejkach. Al Ahly na szczycie, potem Al Ittihad i dopiero Al Nassr. No to nie ma prawa nas satysfakcjonować, Al Hilal bardzo wysoko. Miejmy nadzieję, że tak się rozkręcimy i będziemy z kolejki na kolejkę grać coraz to lepiej, bo na razie wygląda to fatalnie i nie zapowiada się, żeby miało być lepiej. Zimowe okno już bez naszych ruchów, no bo tutaj nie mieliśmy potrzeby. Hernandez do Bayernu, Kimmich do Manchester United i Bentancur do Romy. To były najgłośniejsze transfery. No i drugie miejsce jest trochę lepiej po 20 kolejkach. Cały czas Al Ahly na pierwszym miejscu, potem Al Nassr i Al Ittihad. No i przesuńmy się na samo dno, zobaczmy jakie Al tam jest. Altaj? Nie, Al Ok. Ok. Nie no, te nazwy mnie naprawdę pokonują. One są tak niekiedy pisane, że można sobie język połamać. No i niestety kontuzja Al Amri wypada na 3 miesiące. Chociaż wiadomo, nie jest to nasz kluczowy piłkarz. No i po 30 kolejkach jesteśmy liderem, 73 punkty na koncie, ale to jeszcze nie koniec, zobaczmy ile tam drużyn jest. Sami widzicie, 18 drużyn, czyli 4 kolejki do końca i jeszcze się sporo może zdarzyć, bo mamy zaledwie 5 punktów przewagi, ale w ostatniej kolejce wygrywam z Al Ettifaq 3-0, co oznacza, że Al Nassr jest mistrzem Arabii Saudyjskiej. Drugie miejsce Al Ahly, trzecie Al Ittihad, trzecie, czwarte Al Hilal, potem Al Shabab, Al Fateh. Od tych Alów to się w głowie może pomieszać, ale macie taki damak, o, jak oni się wyróżniają. No i na samym dnie drużyna, której nazwy nie chcę wymawiać. Ronaldo, jak widzimy, 32 bramki w 34 meczach. Fantastyczny wynik Portugalczyka. Jeśli chodzi o najlepszych asystentów, Neves tutaj z Al Hilal, 12 asyst, drugi Mane. Al Owais, 10 czystych kąt, był najlepszym bramkarzem. No i tak na sam koniec prezentuje się nasz podstawowy skład. No nie będę tu mówił o jakimś wielkim rozwoju piłkarzy, jaki progres poczynili. Do Arabii Saudyjskiej przychodzi się po pieniądze. Piłkarze ze starego kontynentu właśnie po to tutaj trafiają. No i ich cel połączy się w tym przypadku akurat z sukcesem sportowym. No i zobaczmy. Najwięcej Al Owais, Al Habri, Brozovic, Otavio, Fofana, Mane, Al Nayal, Ronaldo. Najwięcej występów. W bramkach rządzi Ronaldo, potem Sadio Mane i Otavio. Przejdźmy zatem do asyst. Najlepszy Mane, drugi Otavio, a trzeci Al Harbi. No i jak widzimy, ocena menadżera na sam koniec 71. Wygląda to przyzwoicie, chociaż chciałoby się odrobinę więcej. No ale nie można mieć wszystkiego. No jeśli chodzi o nas, zdobyliśmy to, czego Al Nassr nie zdobyło w prawdziwym życiu, mistrzostwa Arabii Saudyjskiej. No ale z takim składem, gdzie masz Mane, Ronaldo, Brozovicia, Laporta, no to sztuką jest nie zdobyć mistrzostwa. Czy tego dokonają w prawdziwym życiu, to już się przekonamy, ale tutaj w FIFA udało się spokojnie zdobyć to mistrzostwo, mieć do tego króla strzelców, zdobyć azjatycką ligę mistrzów. Zdobyliśmy wszystko, co się dało, no i tą przebudowę spokojnie można zakończyć, a za jej obejrzenie bardzo Wam dziękuję. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym materiale.